Ekscelencjo Najdostojniejszy Księży Biskupie Polowy, wraz z obecnymi tutaj współbraćmi w posłudze biskupiej, kapłańskiej, osoby życia konsekrowanego, siostry i bracia, wszyscy wymienieni już na początku naszego świętego zgromadzenia. Jestem przekonany, że nawet po 40 latach czujemy się zawstydzeni sylwetką i aktywnością młodego kapłana w polskiej rzeczywistości czasów niedawno jeszcze minionych, za którym, przyznajmy szczerze, nie nadążamy. Ten właśnie miniony czas był ważnym okresem dokonywania rachunku sumienia z naszych niedociągnięć względem najważniejszych wyzwań postawionych nam przez opatrzność. Wszyscy rozumiemy, aż nadto dobrze, że błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko zajął kluczowe miejsce w naszej historii, a w jego biografii i wszechstronnej aktywności zawarty został bardzo bogaty, gigantyczny wymiar sensu naszego zaangażowania się, i to już przez tysiąclecie, w stworzenie z naszej ojczyzny prawdziwego domu, który byłby domem wszystkich rodaków. Wiemy bardzo dokładnie z nauki historii, że dzieje nasze były wypełnione niezliczonymi meandrami postaw naszych rodaków. Nie możemy wymazać z nich konfliktów i dramatycznych rozterek wywołanych nie tylko przez postępki naszych sąsiadów, ale także boleśnie przez nas samych w naszej narodowej rodzinie. Przykładaliśmy nasze ręce, ale i też serca do formowania się różnych przeciwstawnych sobie owoców, obozów i stanowisk, aż do dojrzewającego oporu społecznego. Tych bolesnych, nawet szczerze zawstydzających nas wyzwań może i nie udało się powstrzymać. Jednakże kierujemy się ku rozliczeniu współobywateli z naszych postaw niedojrzałych, nierzadko lekkomyślnych, nie spoglądających przewidująco w przyszłość. Losy życiowe naszego błogosławionego, padającego pod ciosami prześladowców definitywnie przed 40 laty, wpisują się w smętną refleksję o kondycji naszych dusz i sumień. Owszem, wspominamy i zawsze je przywołujemy, te, które są pełne bohaterstwa, pełne wzajemnego szacunku, pełne programów, które mają tworzyć nową ziemię, by dojść do nowego nieba. Ale ta rocznicowa zaduma dzisiaj to uzasadniona jest po to, by podjąć może po raz kolejny w dziejach naszego narodu i państwa szczerą rozmowę z Panem życia i śmierci, który kieruje losami społeczności, obdzierając nas z megalomanii, płytkiego zadowolenia i, przyznajmy, niestety często nieodpowiedzialnego kierowania ku złudnym wyobrażeniom o naszym wybraństwie. Bo na pewno wszyscy się zgadzamy, moi drodzy, potrzebny jest od czasu do czasu wstrząs naszych sumień, by dojść do pełnej prawdy o sobie. Na pewno ofiara życia księdza Jerzego była wówczas, ale i jest nadal ciągle potrzebna całemu krajowi. Wprawdzie bardziej go zapamiętujemy skontr tych wszystkich nastawień z polityką, z ludźmi władzy, ale przecież on wyrastał ze świata wiary, świata szczerego, autentycznego ducha. Z tego fundamentu płynęła też jego tożsamość jako człowieka niemal o prorockim obliczu. Wszystkie okoliczności jego życia układały się wtedy niejako, powiedzielibyśmy, nie po drodze, bo to napięcie roku 1966. To konfrontacja komunistycznego państwa z tysiącletnim kościołem w dziejach naszego narodu. To służba wojskowa dla kleryków jako forma represji o charakterze wyłącznie ideologicznym. Można by przy tym próbować pomniejszać jego oddziaływanie. Zaledwie 37-letnie życie to z jednej strony jakby czas za krótki, by zaczęte dzieło dokończyć. Ale dziś wszyscy się zgadzamy, że był wystarczający, by dojść do szczytu w dojrzałości. W krótkim czasie zdołał wypracować swoistą taktykę służenia najcenniejszym wartościom, by być wiernym prawdzie
godząc się przy tym na dotkliwe upokorzenia. Odwieczna prawda doprowadziła go do niezbywalnego przekonania, że tylko prawda złączona z imperatywem czynienia dobra potrafią zwyciężać najgroźniejsze zło, kryjące się w zakamarkach niepielęgnowanego sumienia, w niemałej liczbie sumień własnych rodaków. Na pewno umocniło go to w postawie niezachwianego heroizmu, która nawet wymagała trudną i wymagającą wewnętrznej zgody na najboleśniejsze etapy dochodzenia do chwały ołtarzy. Bo przecież jesteśmy świadomi i czytamy niemało, że po opuszczeniu koszar z bogatym ładunkiem gotowości do służenia Panu w bliźnich sprawdził dojrzałość i odwagę. To przecież msze za ojczyznę, to pamięć o osobach represjonowanych, domaganie się solidnego duszpasterstwa różnych grup zawodowych, to wszystko połączone ze szczerym dialogiem, przede wszystkim z ludźmi poniewieranymi, lekceważonymi, których szczyty ówczesnego społeczeństwa nie dostrzegały. Ksiądz Jerzy zdołał przez lata w służbie kapłańskiej poprawnie diagnozować sytuację, której przenikliwości nie posiadały elity i nawet wykształceni obywatele. Na koniec swojego nie za długiego żywota przemówił najdonioślej, świadomy zastawionych ze strony zła licznych prób w postaci prowokacji, obrzucania inwektywami, prymitywnego przeszkadzania w prowadzeniu nadprzyrodzonej misji, aż do tamy przy Włocławku. Zabity został z nienawiści, ale sam przekonująco wszystkich nauczał, że dążenie do zemsty nigdy nie będzie sprawiedliwością. Dziś, szanowni zgromadzeni, po 40 latach od tamtej tragedii niewiele daje samo tylko wspomnienie, jak to mnie i kolegom z Bartoszyc, będących także w tamtym samym czasie w bartoszyckich koszarach, także się udziela. Dobry Pan przypomina nam, że trzeba ustawicznie, odważnie i mozolnie kształtować wnętrze każdego człowieka, poruszać sumienia, by każdy mógł sercem pokornym uznać, co to znaczy zło dobrem zwyciężać, by dotrzeć do czystej duszy, niezniszczonej przez ludzkie skarłowacenie, lecz trwającej z podniesionym czołem i wpatrzonej w piękno ludzkiej osoby. I nawet byśmy się nie wstydzili uronić dzisiaj łzę na wspomnienie tamtych tragedii, że tyle dobrych myśli w sercach zaginęło, bo nie wystarczało odwagi i determinacji. A grób na Żoliborzu niech pomaga powstać z niewiary i lękliwości, by jednak zło odważnie nazywać złem, a dobro dobrem i szczerze oraz świadomie zło dobrem zwyciężać. Bo jak ja go pamiętam z Bartoszyc, a także inni koledzy, Jurek miał oczy proroka, widzące na pewno szerzej i przenikliwiej niż my. Dzisiaj przyznajemy to z uczuciem takiego zawstydzenia, żeśmy nie dorastali może do jego charyzmatu i do jego odwagi. Mamy więc, szanowni zgromadzeni, dzisiaj na tej uroczystej Eucharystii wielką pracę ciągle przed sobą. I trzeba nam zdecydowanie Boga prosić, by umacniał nas, tak jak umacniał księdza Jerzego, dodawania świadectwa prawdzie i wierze, by i choć nam, choć cząstka tego autentycznego bohaterstwa wystarczała do życia godnego dla każdego człowieka bez wyjątku. Bo przecież wszystkich nas odkupił Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, który przypominał, że jest jedna droga, która zawsze będzie w pełni zasadna i prowadząca do pięknego celu. Życie w zgodzie z tym, co Bóg objawił od dawnych czasów w Starym Przymierzu, aż do dzisiaj przez posługę Kościoła Świętego. Mamy więc, moi drodzy, nad czym pracować, ale przede wszystkim nauczyć się jeszcze bardziej pokory w tym, co czynimy, kim jesteśmy i do czego zmierzamy. Oby tak się stało. Amen.